Święta Bożego Narodzenia w życiu rodzinnym mają bardzo ważne miejsce, duże znaczenie. W tym dniu, na Wigilii, spotykamy się rodzinami, składamy sobie nawzajem życzenia. Ta nasza rodzina, bliższa, dalsza, spotyka się i to nas jednoczy. Obdarowujemy się prezentami. W tradycji Kościoła Prawosławnego są bardzo takie bogate obchody Bożego Narodzenia na Ukrainie, na Białorusi. Jest tradycja śpiewania kolęd, szczedrywki, jak to się tam nazywa. I to pobudza nas do tych przeżyć duchowych. Świat obecnie jest bardzo taki zróżnicowany, wiele jest emocji negatywnych, napięć, mamy przykład na Ukrainie, aktualna sytuacja nie jest rozstrzygnięta i życzę właśnie, żeby te święta były momentem pojednania, żeby nowo narodzony Chrystus obdarzył cały świat pokojem, który jest nam wszystkim potrzebny dla krajów naszych, dla rodzin i dla każdego z nas, żeby ten pokój był w sercach naszych. Niech panuje radość i szczęście z okazji i Nowego Roku. Życzę wszystkim prawosławnym, wszystkim chrześcijanom, jako że my się wszyscy jednoczymy wokół tego żłobku betlejemskiego. Także szczęść Boże, все najkraszcze obażaju всім, желаю всіх благ, чтобы рожденный Христос благословил вас своей благодатью и чтобы исполнить все ваши благие намерения. Всего наилучшего всем. От сердца желаю.